Jest zima, to w góry. Ponoć 4 miliony rodaków przedkłada w zimie dwie deski nad jakąkolwiek inną rozrywkę. Popieramy. To propaganda sukcesu i PRL-u, to było zbrojenie i tutaj silna armia, ale też silny sport. No, nie było wyjazdu na igrzyskach, żeby nie było anioła stróża. Nasi skoczkowie zdobyli puchar przyjaźni. Zaledwie Fortuna zdążył wrócić z Japonii, a już dopadli go piosenką publicystyczną. Szok. Informacja w radiu, że Wojciech Fortuna zdobył złoty medal. Dziękujemy ci! To było wygrana przeciwko wszystkim. Kroniki sportowe. Białe szaleństwo w PRL-u. Czyli historia polskich sportów zimowych. W lutym w telewizji Kino Polska.